Kursy nie oddają moich umiejętności. Uważam, że każdy, kto postawi na moją wygraną, zgarnie fortunę. Uważam, że po prostu kursy nie oddają z tego względu, że ta mała... No nie będę go za bardzo obrażał, bo mnie już podkurwił. Dziękuję. No. Nie no, prawda, fałsz. Poczekaj, krótko. Wziął pod siebie, dlatego jest więcej, ale ja będę ale ty, tego Tomek, żeby mu chłopa zajebać w pierwszej rundzie. Ty, Tomek, ale ty jesteś tak, cięższy, wyższy, jest kategoria no open, ale tak? Ja mam swoją tutaj tajną broń zablokowaną, bo kopa na łeb bym bez kitu solidnego wywalił. A ty z Włoch jesteś? Kurwa, zaklapierdasz cały czas. Tak, Parmanidoro. Dobra, dobra, jeszcze raz. I prawda, fałsz. Zadaję ci to pytanie jeszcze raz. Kursy nie oddają moich umiejętności. Uważam, że każdy, kto nam postawi na moją wygraną, zgarnie fortunę. Prawda czy fałsz? Prawda. Prawda. Doping fanów Bungie nie ma dla mnie znaczenia. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Prawda, fałsz? Fałsz. Fałsz. Doto szacun. Uważam, że dzięki Fame mój wizerunek dużo zyskał. Prawda? O, teraz zyskał. Uważam, że zasługuję na coraz lepszych zawodników. Wydaje mi się, nie, nic mu nie pisałem. No, Wronek, to kurwa, kto to... Nawet nie wiedziałem, kim on kurwa jest. Wardęga na tej gali nie miałby ze mną żadnych szans. Prawda. Wronę to pośmiewisko ekipy Bungie. I nie tylko ekipy Bungie. Zgadzam się. Z całego internetu. Prawda, fałsz? Prawda. Okej. Okay. Znam... dodać parę rzeczy, bo tu tak wiesz. Precyzować. Ale to, wiesz... Mogę zadać pytanie podczas czy jeszcze... Nie, nie możesz. Nie, zaraz. Nie dobrze, masz pozwolenia. Znam karierę i historię Wronka. No właśnie, dopiero zaczynam i jak to zobaczyłem, co mi ludzie wysyłali, to kurwa za głowę się złapałem, więc tak pół na pół. Pół na pół, no to prawda czy fałsz? Debil do debila, ty debilu. I co teraz? No to kurde, prawda i fałsz. No okej. Okay. Gdyby nie Tuszol, to mój przeciwnik nie miałby walki. No i ja pewnie też ogólnie, no jakoś to już przypadkowo wyszło, no, ale... Tuszol może podziękuj, być twoim menako, podziękuj Tuszolowi, stary. Nie dostanie, podziękuj Tuszolowi, później panu Bandurze i ale wtedy musisz wydać. A jeszcze na samym początku podziękuj Multimu, że mogę tu siedzieć. Ciebie. Podziękuj Multimu, że tu siedzieć. Z jakiego szacunka przed komputerem, kurwa, tego szacunku nie miałeś, że tu a nagle tutaj się spotykamy. Potrafię i masz szacunek, kurwa. To co ty, kurwa, w necie tylko kozak jesteś, a tutaj, kurwa, się trzęsie? Ale mogę cię, mówić? Kurwa, wyzywać ale od psów, ale nie, ale chcę, no to ty jesteś, gadać. Kurwa, no to gadaj, dawaj, no. U ciebie się śmieszy, czekaj, to... czekaj, ciebie... czekaj, psie. Czekaj, Tomek, niech powiem, bro. Się śmieszy. Słuchaj, kurwa, kurwa, wiesz, to jest debil, to jest debil. Wiesz, co wam powiem? Ogólnie ludzie... Ale rozpędzona maszyna. Ale lecisz. Dlaczego ludzie mnie pokochają na tą walkę? Dlaczego? To będzie pierwsza taka walka w Europie, stary. Nikt jeszcze nigdy nie bił się z psem. A ty kurwa. Ja jestem psem? Tak. Ale psów nie można bić. No, ale to po pierwsze. Od tego ale trochę. No nie, ty, teraz nie dodaj ty! Ty mnie nazywasz psem, a to ty kurwa. Zaraz się Wronek odpali, musisz się odpalić. A to ty na tyłu wpierdalałeś Denta Stixy, kurwa. Suche, kurwa, suchą KMF wpierdalałeś. Pokaż, co ty wpierdalałeś. Pokaż, kurwa, Farmazonie. Jak zaczynamy... To ja wpierdalałem. Nie wiem, nic nie jadłem wtedy. Dawaj dalej pytanie, bo ja zaraz tutaj bez kituasa z rękawa wyciągam. Ale ty napierdalasz jak maszyna, ja nie umiem tak szybko gadać. Ty jesteś dzisiaj. Dobrze leci. Ja cię przysięgam, ci żaden przysięg nie tak nie wkurwi jak Szczecińska ty. Lokomotywa, moi to drodzy. Jesteś chujowy Fortnite'a, to kurwa, musiałem cię rozjebać. Jebany, kurwa, jestem chujowy Fortnite'a, ty będziesz chujowy w oktagonie i tyle w tym okej, okej. Dobra, lecimy, Wronek, do ciebie pytania, prawda? No dobrze. Ty miałeś jakieś pytanko do Tomka, zadałeś je koniec końców, czy nie? Chyba, bo tam coś... Ale chyba właśnie powiedziałem o tym. Okej, okay. dobra. No to zaczynamy, Wronek, teraz... Dobra, ofam Donate. I tak. Myśl o wyjściu do oktagonu po raz pierwszy trochę mnie przeraża. Widać, że ekscytuje. Tak, ty kurwa, jak ty popłakać się zaraz będzie. Ja kurwa wycofałem to, czego to pipczy? Czy jeszcze raz? Czy myśl o wyjściu do oktagonu po raz pierwszy przeraża cię? No tak. Okej. Okay. Myślę, że Olejnik jest odpowiednim przeciwnikiem na pierwszy pojedynek. To myślę, że tak w sumie, no a. Olejnik to szmaty! Tak. Jaki kurwa pioner? Ja ci nie wpierdolałem. Tak sądzisz? No, czemu tak sądzę? Bo jesteś psem. Tak? No. A bym ci wyjebał bez kitu. Ale masz szczęście, że tego jeszcze nie zrobię teraz. Mam ochotę coś powiedzieć, ale... Nie chcę. Ale dawaj. Co? Bo się trochę kurwa boję. Mam za ładną buzię. Wiem. Dobra, mów dalej. Dobra, lecimy. Fame podpisując mnie zyskało nową wzrastającą gwiazdę. Definitywnie. Chyba nowego wroga publicznego, bo to jest zwykła kurwa. Mam żal do Multiego. Chłopie, przebijesz Natana w nienawiści do siebie. Kurwa, zobaczysz. Ciężko. Nie mam już dawno z nim kontaktu, kiedyś się przyjaźnił. No nie miał kontaktu, bo się wyjebał na niego. Mogę dokończyć, dawaj, bo... Nie. Dzięki. Na spokojnie. Tylko prawdę mów. Na spokojnie. Ale Wronek też nie chce wyjść na debila po prostu. Kiedyś się przyjaźniliśmy. Wronek też nie chce wyjść na debila po prostu przed nową publiką. Naszą przyjaźń, że tak powiem, no i... No nie wiem, już przeżyłem. I też się hamuje po prostu. Dobra, czemu zakończyliście przyjaźń?
temu zakończyliśmy przyjaźń, ale to jest sprawa moja i mój. No bo dostałeś to, co chciałeś. Nie, bo ja nie jestem tobą takim psem, kurwa, jebanym na zasięgi. Jak to jest, ty kurwa, ty dla zasięgi, to ty, kurwa, twój koleżka Diesel nagrał na ciebie, chłopiec, którego chciałeś zarobić, on ma więcej widzów na streamie od ciebie, kurwa. Amar? Tak. Pozdrawiam cię, Amar, serdecznie. Nawet nie masz kolegi. Pozdrawiamy Amara i Ginolda. Ale Ulfik miał mnie pozdrowić, pozdrowił mnie. Pamiętał. 100% będziesz brał. Ty, kurwa, nawet kolegi. Nie, każdy ciebie też traktuje. U nas tak to. Każdy tak to. Pozdro! Kurwę, która płaci siano im za to, że jest. U nas tak to generalnie nie działa. No, no bo to jest, nie, bo to jest taka... Ale wymyślasz takie rzeczy. Ona płaci po prostu za to. Nie, generalnie u nas nikt nie jest podpisany, bo jesteśmy przyjaciółmi, tak, wiesz? Przyjaciółmi, ty... A wiem, że ty od ciebie dalej kamerzysta i kurwa, tak? Dalej ciągnie procent. Nigdy w życiu ty, kurwa, żadnego procentu, nigdy żadnego procentu ze mnie nie ciągnęli, chłopie. To z ciebie ciągnęli. Ale ciągnęli cię po smyczy, kurwa. I na czworaka zapierdalałeś dla nich. Pan cię po smyczy, kurwa, tu ciąga po studiu, po walce za to, że, kurwa, nie potrafiłeś się tutaj pokazać i zostaje zniszczony, kurwa, na tym cage'u, stary. I później będziesz tam biegał na kolana. Jedziesz, olejnik, dawaj. Z tobą jadę. Mogę pojechać dalej. No to jedziesz dalej. Zapytamy się o coś z czatu, tylko muszę to im pokazać. Czatu. Bandura, jeszcze się lubimy. Uspokój się, bo następny ty będziesz. Ja bym chciał zacząć temat od tego, że... Bandura! Klejony w ziemię przez Tomka Olejnika. Ale ja chciałbym go zapytać, co miał na myśli, pokazując takie oto rzeczy. I niech powie teraz nie jest widzom, banabla, niech powie teraz widzom, po prostu, co ty miałeś wtedy na myśli, tylko nie wal w chuja, i jaką ty, kurwa, jesteś osobą. Co to, kiedy to nie było? Wiem, czy jest zbliżenie na kamerę moją. Może salutuję. Ale z kiedy to było? Dobra, to masz taką odpowiedź, okej. Okay. Kolejny shot. Jak to będzie? No dawaj, dawaj, next. No dawaj, next, dawaj, next. Nie wiem, było przybliżenie na to? Ale przypał, chuj to. Patrzcie, jaka to jest osoba. Kurwa, patrzcie, jaka to jest osoba. Patrzcie to, co on tu w ogóle robi. Nie rób ludzi debili, kurwa. Co to jest? I to poprzednie. Kim ty jesteś, kurwa, i co ty robisz w tym internecie? Stary, co ty, kurwa, odpierdalasz? Naprawdę, no. Co ty robisz? To czekaj, Tomek. Gdzie jest poprzedniego shota i to? Widzieliśmy, Tomek, na to zaraz przyjdzie czas wytłumaczeń. No. Ja mam dalej, dokończmy, kurwa. Dokończmy pytania. Poradek mu musi być tak. Nie mam do ciebie szacunku. Jesteś na pierwszej pozycji. Od razu po marzeniu, stary. Tobie, kurwa, i tak. Ale zostaw ją w spokoju. Ale ci dałem, co? No mów, jakieś. Dobra, Bronek, lecimy dalej. Dzięki mojej mamie Joli miałem ostatnio swój pierwszy, większy zastrzyk popularności. Fuj, bardzo dziękuję mojej mamie, bo... No co? Ten pocałunek był, kurwa, wajalem w necie, a... Ej, ale poczekaj, bo tu... Kocham nie... swoją mamę, tak szczerze. Ja widziałem... Sorry, że ci przerwę. Albo nie dawaj mu sobie przerywać, kurwa, Bronek! Wow. Mówisz mu, zamknij, kurwo, pisę, bo teraz ja mówię! Tylko brakuje Bronek, nie możesz mu dawać! Jedź tu, kurwo! Ale, kurwa, pocisk, ty. Nie, to nie pocisk, to było pytanie. Była mama, był kolega i teraz jeszcze dziewczyny brakuje. Bronek, budź się! Tak? Budź się, Bronek! Ale co to, kurwa, ma do rzeczy? Pytam się ciebie z ciekawości, kiedy to będzie? Kiedy spotkasz dziewczynę, z którą się pocałujesz? Ale mamą, co, ale mamą, co mam, ale, to na ale live, na streamie, czy na streamie? Z kolegą też, no to kiedy na będzie streamie. Koleżanka? Czyli, że po prostu, kiedy się pocałuje kiedy ludzie zobaczą twój pierwszy pocałunek z, nie mówię teraz, nie licząc, nie wiem. Mamy, nie licząc mamy i kolegi, nie wiem. Jakąś kobietą. Jakie pytanie, no nie wiem, stary. Jak się znajdę kobietę, to będzie, no kurwa, co mam ci powiedzieć? Myślę, że raczej nie znajdziesz, kurwa. Pokazując. No dobra. Dobra. Zakończmy te pytania, powiedz tak lub nie. I przejdźmy może do tej części merytorycznej, chociaż tutaj to jest już. No. Jest grubo, dobra. Ja bym odpalił może screena numer 9 na samym starcie. Wronek, jak ty się masz do tego, że Olejnik nazywa cię paziem, psem, no generalnie... Ej, nie widziałem tego! To jest na... A, bo mam 500 wyświetleń, kurwa. O, to świeże konto najdzie. Możecie od razu dodać follow, Tomek. Nie, szacu, no, to zaobserwuję, bo właśnie... To twoje, to nie żaden fake, czyli dobrze. To moje. No, widzicie, researcher. No co, naprawdę napisałem, no nic nie odpowie, bo on nie wie w ogóle, co tu robi, kurwa. No, to jest chyba prawda, nie? Zaczęło się od tego, że odpali... A, w ogóle od czego to się zaczęło? Bo ty mi przerwałeś. Ja odpaliłem sobie streama w ogóle, żeby go potrolować z widzami. No. Żeby, kurwa, potrolować go, bo on w ogóle nie ogarnia Twitcha. Zobacz, jak ci się udało. Dostaniesz i, kurwa, zarobisz. Chuj, bez kitu, no to jest, kurwa, zajebiście dla mnie. No i słuchaj, no odpaliłem nigdy specjalnie takiego, streama, kurwa, bezbarwnego żeby, jak... żeby go potrolować, nie? To jest bramka chwila. Odpaliłem. Bronek się musi wykazać, tak, że nie ma. No, kurwa, to była to chyba beka, to jest nie? Tylko i wyłącznie bramka chwila. Na wszystko.
Serio, musisz sam to przepchnąć. On w ogóle wmówił mi, w ogóle pomylił mnie z jakimś gościem, że zajebałem mu telewizor. Chcę do swojego ojca zadzwonić. Wyjebane mam w ten twój telewizor, nigdy ci nie oddam ściana. Jak jesteś kurwa tak głupi, to kurwa w to uwierzy. Ja jestem głupi. Ten telewizor, chłopie, i tyle i tyle w temacie. Co ty Pandora nie dzwoni, Pandora jest w studio tam. Jak ty się dajesz na to złapać? Nie ma, o ma sobie sam na radę. Ja na twój telewizor kurwa zajebał, bo jest idiotą skończony i po prostu łytnął to jak pelika. To jestem takim mózgiem, że teraz kurwa tu siedzisz na moich zasadach, oprócz tego, że nie zgodziłeś się na K1, więc zamknij się naprawdę, bo irytujesz, serio. I tak dostaniesz nigdy, do zasady nigdy, są 50-50. Nigdy żaden przeciwnik mnie tak nie irytował jak ty. Naprawdę, jesteś tak bezbarwną postacią. Kurwa, trzeci raz to powiedziałeś. No i dobrze, jeszcze piąty. A ty jesteś petem jebanym i chuj. Petem, to jesteś, no to czemu na TK1 się nie zgodzisz? Kurwa, fame 3, czemu się nie zgodzisz? Kurwa, w kucie boję, stary. Dobra, panowie. Weźcie czat, czekaj. Na to, proszę was. A propos czatu, to teraz mamy widza na linii, który być może jest z czatu. Halo, halo, jak się nazywasz i skąd do nas dzwonisz? Siemano, Janusz z Missouri. Witam cię, Janusz z Missouri. Co tam? Chciałem się zapytać Wronka, czy dla zasięgów specjalnie nie wypowiada litery R jak gola? Nie, właśnie to gola to jest mój idol i dlatego tak. Nie, no po prostu nie umiem, no co mam powiedzieć, nie umiem. Ale... A drugie pytanko mam do Olejnika. No? Jak przez te swoje ego, które tam troszeczkę wybiło po tych słowach goli i całego fejmu, że tam ci się udało w tej walce jednej. Jak się odnosisz do sprawy z... Ale on nie ma telefonu, jakiej wyryposie na telefonie piszecie. Obudźcie się, ludzie, kurwa. To jest wronka chwila, to jest wronka walka, rozumiecie? No nie. Jak się odnosisz do tego, bo tak mówisz, najeżdżasz na chłopaków. Milion razy na temat tej gali się odnosiłem, więc nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Wszystko, co mogłem, to już powiedziałem przez ostatnie 2 lata, więc wystarczy, że w necie sobie poszukasz. Nie mam jakby co mówić na ten temat, jesteśmy teraz ale w Ale czy każdy dostał wypłaty? A co ja mam do tego? No kurwa, chyba przecież ja już udarzy, milion razy na ten temat się wypowiedziałem, nie mam tutaj co dalej mówić. Wystarczy, że w necie sobie poszukasz. Ja tam kierownikiem tej produkcji nie byłem. Okej. Dobra. Dobra, to tyle. To pozdrawiam i Team Wronek także. Dzięki, trzymaj się. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, Marka. Miłego wieczorku. Widzowie piszą telefon do Bandury, no ale Bandura tutaj siedzi. Tam siedzi tutaj. Macha, więc no nie mam jak zrobić tego telefonu, ale mogę wam przekazać. Bandy, co ty myślisz o performance Tomka dzisiaj? Jest super. Wronek w strachu, nawet twój team jedzie. Nie, no spokojnie, Bandura, lubimy się. No. Bandura się zapytał, czy jest następny, Tomek powiedział, że nie, bo się lubią. No, widzicie, dobra, no ale zostańmy przy tej parze, czyli Wronek, Tomek. No. Ja pierdolę, jak ja bym chciał zobaczyć walkę Bandury z Olejnikiem tak, dla samego face to face, nie? Nie zapłacili, kurwa, i chuja. Tomek, jak to się masz? Ale tam by dostał, Jezu. To powinien być face to face, no rules. Jakiś kolega z klasy by se jaja robił, to po prostu on jest na takim stopniu. Ile ty masz? No nie wiem, ja mam 19 kurwa, też, tak? Miałem 3 dni temu, nie, 4 albo 3 dni temu urodziny, no 19 lat. To właśnie, no nie wiem, może jestem jeszcze głupi. Ten spin odpowiada... To bawi generalnie. Mamie nie, w sensie, bo jesteś po prostu debilem i no, to jest na twoim poziomie, czyli nie będziemy się do niego zniżyć. Chuj, pasujesz do tego generalnie. Ty kurwa, dopasujesz się, żeby cię zamknęli w klasie. Wow! Ale dobry pocisk to był. Wronek, mu raz, chłopaki, to proszę cię, Spider-Man. Wronek! Że, czemu? Nie, czy ty jesteś psem, nie, czy ty jesteś psem. Ja tak gadam? Ja mogę dołączyć, no tak, gada, że... Wronek, raz, tak chamsko, to kurwa, gadki się gry, nie żyły, ja mam wrażenie, że wykonano, nie wiem, tak musisz powiedzieć. Skąd wy to bierzecie? Kiszki. Ja nie wiem, skąd wy w ogóle go wzięliście. Nie, ja jestem ciekawy, ale, fajnie, ale Tomek, ja jestem ciekawy tak naprawdę. O co ty, za co ty tak bardzo, kurwa, nienawidzisz Wronka, że z nim tak... Bo zjebałem go Fortnite'a. Ja nienawidzę, jak ktoś mnie obraża albo coś na mój temat powie, a on po prostu zaczął takie rzeczy gadać na tym streamie, że po prostu, no, chyba powinien się w łeb pierdolnąć. No bo ty coś mówiłeś, że o jakimś gazowaniu, coś takiego. Tak, no chłop w ogóle, a tutaj... Pokaż szota, że jak mówiłem, że cię gazuje. Ale chłop właśnie powiedział, że mnie zagazuje w ogóle i takie rzeczy. A widziałeś dalszą część? Nie, bo nie będę cię oglądał. Okej, no dobra, okej, no to dobra. No to Tomek, poczekaj, to o co chodziło w tym case'ie? No nic, bo ze sprzętem chłop lata po mieście i gazem straszy. No zapierdalam, no, zapierdalam ze sprzętem. Kurwa, może do oktagonu jeszcze z teleskopem wleci. Kurwa, ty, no, bez kitu. Nie, no, po prostu na streamie była taka gadka, że on mówił, że
przyjedzie mnie rozjebać do tej Warszawy. No ja nie mieszkam w Warszawie, ale no pociągnąłem, że niby mieszkam. A ja mówię, no to dawaj, to z gazem przyjdę. A później mówię, nie, żartuję, Tomek, nigdy w życiu bym tego nie zrobił. A oni wycięli tylko ten moment. A wiadomo, klasyk. No klasyk, nie. No ale Tomek jest za głupi, żeby zobaczyć dalej, no, kurwa. No nie głupszy od ciebie, ja nie musiałem... No, ja nie jestem jakiś inteligentny. Szczerze, to nie jestem jakąś inteligentną osobą, ale... No właśnie widać. Sam się zaorałeś. Dobrze. Ale tak w ogóle ciężko mi w ogóle z nim jest rozmawiać, bo on sam siebie jebie w kurwa tutaj, więc ja nie wiem, jak ja mogę z nim naprawdę. Widzowie, sorry, ale no z nim się nie da, to jest po prostu tuman. Powiem ci, że tak kurwa generalnie to... Nie powiem ci, że ja widzę tego, to, ja to nie widzę. Nie wiem, czy ty tego nie widzisz, ja czy trochę, to, ale ty jesteś kurwa tak głupi, że... Nie, to... Ty sam siebie jest cały czas. Ja w tych frikach siedzę, nie to co... Ty lejesz wodę, ty jesteś tutaj pierwszy raz, tak? Siedzisz tutaj i ja widzę w twoich oczach, że jesteś tak zesrany i nie wiesz, co tu w ogóle robisz, nie wiesz, co masz mówić i tylko modlisz się o to, żeby ten program się zakończył, bo kurwa nie będziesz mógł po nim spać w nocy. Chuj, tak jest. No i kurwa, patrz, no ja... Nie wiem, czy Wronek będzie mógł spać, ale zobaczymy, czy widz Wronek po telefonie będzie pewno, mógł spać. Na pewno nie umie się wysłowić, kurwa. No. Odbieramy teraz telefon. Halo, halo, skąd jesteś i jak masz na imię? Dzień dobry, witam. Czy ja słyszę tutaj pewnego osobnika? Cześć Ulfik, a cześć Wronek i cześć. Dzień dobry Tomku. Witam. Dzień dobry, chciałbym, abyś mi Tomek nie przerywał. O, Nathan! Bo chcę od czegoś zacząć, bo tam widziałem, że mój temat był niestety poruszony. A dobry dźwięk to jest. No, okej, Tomaszu, posłuchaj mnie. Jak Wronek zostanie pocisk, ja się podziwiam. Przestań. Zostaw dziecko w spokoju, bo jak wiesz, od dzieci w tej federacji już są osoby. I wracałem do sytuacji. Dobrze wiesz, że na Prime nie obiłem cię, nic ci nie mogłem zrobić, tylko i wyłącznie dlatego, bo federacja prosiła mnie, abym ciebie nie skrzywdził przed Wardego. Jak stary, wiemy, mnie federacja prosiła, żebym ci krzywdy nie zrobił na tym Prime. To co ty mi gadasz, Nathan? Kryształowy, daj go dokończyć. Kryształowy to ty jesteś. Poczekaj, bo Natana tutaj nie ma, on ci nie ma jak przerywać, no, więc... Olejnik Natan! Też daj mi dokończyć, face to face straszny byłby. Dobrze wiesz, nie pozwoliła nam federacja zawalczyć, ponieważ miałaś walczyć z Wardęgą. Nie mogłem ci dać za dużej krzywdy, a jak się okazało, Wardęga nas dwójkę naszą wydymał i woli sobie w ambasadzie robić nawzajem loda, kurwa, z Buxtonem. Także no, dla mnie to jest, kurwa, totalna żenada, jeżeli o to chodzi. Tomku, jesteś, widzę, bardzo naładowany. Dziękuję w ogóle za JM na czacie. Jedziesz na tam, wiadomo, zawsze i wszędzie. chcę ci powiedzieć, Tomku, że... Oczy wyjdą ci przez nos i przez usta, jeżeli będziemy mieli jakąkolwiek konfrontację i wszędzie, bo dobrze wiesz, co się stało w cudownym Koszalinie, możesz się pochwalić, chyba że masz... Jak dostałeś z kolana na japę? Ja nie mówię o tym, jak pytałeś Włodo, że a na ten się nie obrazi, jak mnie go skoczę? Tak, na ten będzie miał focha na mnie i nie poda mi ręki, kurwa. Nie focha, pozdrów blondyneczkę, kolego, ale okej. Ty, pozdrawisz, to ja, kurwa, mogę ciebie, nie wkurwiaj mnie i o czym ty teraz mówisz, jaką blondyneczkę, kurwa. Prawda boli. Jaka prawda boli? O czym ty tutaj pierdolisz teraz, bo blond włosy to ma moja kobieta. Zostaw dzieci, od tego mamy Dubiela i wiesz jeszcze kogo, ale zostaw to w spokoju i chcę ci powiedzieć jedno, kolego. Możesz być po szczelinie, albo możesz razem z nim wyjść i możecie zrobić tak, że ty masz, że szczelina ma prawą rękę, a lewą rękę masz ty. I mogę wasz bójkę na jednej gali zweryfikować, ponieważ... Słuchaj, ja mogę rozjebać Wronka, a po Wronku ciebie. Kurwa, masz. Kurwa, panowie, ale tu jest tyle naplane walk. Albo jak chcecie, to w dwójkę. Weźcie to przełóżcie na inną galę. Tomaszu, ja tam, wiesz, wyjebane mam, jeżeli chodzi o Wronka, bo go kurwa nie znam. No znaczy, ja to jest kurwa, nie wiem, co on tu robi w ogóle. O to chodzi, ale ja chcę powiedzieć, że jednego twojego koleżkę, który już siedzi w pierdlu, czyli kurwa hejtera, możesz powiedzieć za co. Ale dlaczego w ogóle takie tematy poruszasz na wizji, stary, no? Wiesz dlaczego? Ale wiesz, no na chuj takie rzeczy gadasz, w ogóle, po co gadasz takie rzeczy? Jestem jedyną szczerą osobą waszym jebanym, fejmowym otoczeniu. Ja jestem jedyną szczerą? Ja jestem jedyną szczerą osobą w waszym jebanym otoczeniu. Ale my nie mamy żadnego otoczenia, kurwa. Ja mówię, kurwa, o otoczeniu freakowym influencerów. Jestem jedyną szczerą osobą i dlatego ludzie chcą ze mnie, kurwa, zrobić wariata. Nie, po prostu, stary, niektórych rzeczy nie powinno się mówić, bo to są jego jakieś tam... Ale stary, on... Czekaj. Człowiek? Powiedziałem, kurwa, że jest zły człowiek i skończył jak zły człowiek. Ale jak ty nawet nie wiesz, za co on siedzi? Dlaczego Polak chce spierdolić od razu po tej walce? A skąd ja mam wiedzieć, czemu ty teraz mówisz? Mówisz o Mariuszu, nie będziesz mówił o moim przyjacielu. Niech Polak pozdrowi Julkę. I chcę powiedzieć tak, wszystkich, kurwa, złych ludzi, jak mówiłem, będę weryfikować, a ty, Tomku, jesteś, kurwa, w kolejce, chociaż ci powiem, że aż tak zły nie jesteś, ty jesteś po prostu zwykłą kurwą. No kurwa, nie mów do mnie, że jestem zwykłą kurwą na tam, bo jest naprawdę tam, gdzie zawsze. Dla ciebie się skończy. Kolejne okulary będziesz musiał kupować. Wow. Ile będzie.
I wracając do tematu, dlaczego kurwa poruszasz temat Mariusza, jak go tutaj z nami nie ma, w sensie ogólnie... Mariusza, Natan! Pozdrawiam do więzienia hejter, może do ciebie dołączę. Wiesz, na koniec dodać? Nie, bo Natan jest... Jak dla mnie to jesteś stary, przesadzony, kurwa, w chuj, pewnych tematów nie powinieneś poruszać. Dobra, jesteś kurwa, tylko dla was się... Natan! Jakbyś chciał powiedzieć prawdę, to byś powiedział... Jak to wszystko wyglądało? Poczekaj. Natan, chcesz coś jeszcze dodać na koniec? Żeby Tomek nie zapomniał się doładować, bo zaraz jest kurwa trochę zwolni. Siemano. Dziękuję ci bardzo za telefon, pozdrawiam, hej. Zagrzał cię. No, zagrzał ale mnie, kto ale cię ja bardziej grzeje, Natan czy Wronek? Teraz to bardziej cię wpływa. Ja za chwilę dla Natana pokażę. Słuchaj mnie, kurwa. Ty i Wronek jesteście na tej samej kurwa linii. Wow, ale to mocno cię wpływił. Tak, aż całą szklankę wpiłem. Dziękuję bardzo. Gasisz ten pożar ucieczki. Gasi. No to jest dymomierz ewidentnie. Ale Wronek, ja mam pytanie do ciebie. Kurwa. Bo generalnie utarło się... Przepraszam. Ja jestem chyba ten kurwa cały Walter White. Do końca. Natan odmówił ze mną walki, nie ja z Natanem. Możecie... Ja mam raka jak chuj. Może jakoś się wypowiem na ten temat. Idę jutro robić markery rakowe. Idę wysłać widzowi buty, idę na badania. Ja myślę, że wasz temat... Na pewno więcej osób niż to, że ty kurwa i zamulasz tą... Myślę, że kogoś opłacił. Ja myślę, że wasz temat to jakby będzie gdzie indziej. Klaunie jebany. Myślę, mi się wydaje, że ogólnie ludzi bardziej ciekawi to, że ja tutaj siedzę niż ty i są bardziej skupieni na tym, co ja do ciebie mówię. Dobra, przejdźmy do pytań do Wronka. Wronek, słuchaj. Słucham. Czy ty się nie boisz tego? Bo chłopaki z Bungie, no. Winy same. I teraz tak, jest win streak i teraz tak, i ty i Tusol jest presja, nie? I czy ty się nie boisz tego, że wy spierdolicie ten win streak? No powiem ci, że kurwa nie boję się w sumie, nie? Tutaj a luźnej gumie jak Bungie, wygrałem okay. Sobie dwie walki. No faktycznie, widzę. No to, co Tomek pokazuje, to Natan może możesz odzwonić na ten i się wypowiedzieć. Ale olać już to. Powiem że się nie boję. Jak to mówią, zjemy. Mam zaplecze bokserskie. Limona i pakie nie mi tak jak pasuje. No widzisz, hipokryta, wcześniej młody oko, dzięki. No to zaraz do tego przejdziemy, no. Zaakceptował, ale dobrze. Lekarz, dzięki za drugi miesiąc. No, ale. Mam długie zaplecze bokserskie. Wydaje mi się, że go najebie. Długie to znaczy ile? No, trenuję od... Znaczy z przerwami, wiadomo, bo jak zacząłem streamować, miałem przerwę, ale... Ty zacząłeś streamować jakoś w młodym wieku, nie? No tak, ale ja też w Westmodo zacząłem boks, od 12 roku życia trenowałem boks do, nie wiem, do 15, jak zacząłem streamować, no i teraz wróciłem jakoś, nie? Okej. Okay. No i myślę, że kurwa... Ale chodzisz na te treningi do Kierasa, bo... Chodzę, na chodzą floty, że nie, tam, było tak, że jesteś ciul i opuszczasz, nie? Było tak, że jak podpisałem... Jesteś ciul! Jak mu pocisnął w ogóle! Po śląsku. No. Przykro będzie, widzicie, ale no to jest takie życie. Jak to wygląda? Po Neiro, dzięki za pół roku. Nie, no chodzę już, chodzę normalnie. Chodzi. Zapierdalam po dwa razy dziennie. Dobrze, że nie kurwa cztery. Ja no dwa. I opasnie walczy. Ty, Tomek, ile trenujesz? No ja raz dziennie. To ja raz dziennie, ale ty też w gazie jesteś, nie? No chyba ze Szczecina do Warszawy 600 km, kurwa, co tydzień. Nie no, wiesz. LPG, kurwa, chyba. Jest gościu, no tutaj, no nie ma co gadać, ale ty się bijesz na prawie teraz każdej gali. Berżaku, dzięki za rok. No kurde, no fajnie, że tak jest. Dziękuję tylko widzom i federacji, a nie tobie. Tomek, ty myślisz, że ty już zmyłeś tą łatkę taki, bo... Za tych czasów, co Wojtek Golać tam nazwał, pamiętasz na konferencji bardzo dobrze, tak, jak? Tak, waleniem. Tak, waleniem. Bo tak, teraz tego i wtedy ty byłeś uznawany za, no przepraszam się wyrażę, ale za największą pizdę. Tak, a teraz on jest największy. I teraz pytanie teraz jest takie, sigma. Pytanie jest takie, czy myślisz, że już tą łatkę zmyłeś? I pytanie też do Wronka, czy uważasz, że on zmył tą łatkę? I czy wychodzenie tobie nie psuje tak jakby twojego imienia, nie? Kurwa... No ja on teraz powinien się cieszyć, bo lejnik jest to, kurwa. Dla mnie generalnie trochę to był disrespekt. Jaki kurwa disrespekt, stary, jak ty się powinieneś cieszyć tym, teraz? Poczekaj, Tomek, niech dokończy. Dzięki. No kurwa, dla mnie to była trochę żenada, nie chciałem akceptować tej walki. Ale tak sobie pomyślałem, że w sumie śmiesznie to będzie, bo nie, po tej gwiazdce Fortnite'a mówię, kurwa, no musi to dojść do skutku, bo fuj, śmiesznie się go obejtuje. Od na Fortnite do walki na fejmie widzowym. Widzicie, jaki mało trzeba? Nie byłem chętny za bardzo tej walki, ale no jakoś to... Jak nie byłeś chętny, jak ty dla atencji wszystko zrobisz, chłopie, a teraz masz taki... Ja zrobię. Teraz masz dosłownie, kurwa, bungee. Teraz masz dosłownie bungee, kurwa, na fejmie olejnika. Co? Jajco, jak jesteś za głupi, żeby to zrozumieć. No chyba tak, no nie wiem. Jebany kretyn. Nie no, kurwa, sorry, że tak po nim dzisiaj jadę, ale no kurwa. Nie no, stary, ja rozumiem. Dobra, szacun, ja rozumiem, że wiesz, ja rozumiem. Po prostu wkurwia mnie to niemiłosiernie. Dobrze. Kurwa, już zapomniałem. Jest git, odpalmy shota numer 4 na przebitkę, żeby było git. Odpalmy shota numer 4.
Tomek, ja się mogę z tobą tak napierdalać, co ty na to? Założę sobie rękawice na fiuta i ty na kolanach będziesz, a ja cię będę tak bił, kurwa. Co ty na to? Widzisz? Co ty na to? Tak się będę napierdalać. On gada takie rzeczy na streamie, kurwa, na K1 w pierwszej rundzie się nie chce zgodzić. W ogóle co to, kurwa, ma być? Kim ty jesteś? Co ty teraz udowodniasz, chłopie, sobie? Boisz się pierwszej rundy ze mną K1, ale robisz taką bekę. No to zrób sobie bekę i zgódź się na K1, to ja sobie z ciebie bekę zrobię, jak ci, kurwa, haja na łeb zajebie. No dobrze. Tomek, ty nie uważasz, że to jest takie... No to jest takie... Plucie w pysk gladiatorowi. No to jest pizda zwykła, stary, jak on w ogóle ma Ulfie, prawo... jak próbuje podkuszać Alejnika. Ludzie, kurwa, do spodu z tą kurwą, proszę. Sigma przemówił. Sigma. Dobra, mamy widza na linii. Halo, halo? Gierbat wpłacił 5 zł. Powiem tak, halo, halo. Będzie ciekawy, bo Olejnik na szczała i Wronek na też jak coś i Olejnik szkoda. Od zamachu ręką... Myślałem, że jest, ale dobra, jednak nie mamy widza. Dobra, przechodzimy dalej. No Tomek, jeszcze... Halo, halo? No nie ma reżyserka, kurwa, godocie głupoty, nie ma. Tomek, kurwa, ja tego nie umiem trochę zrozumieć, nie? Bo twoja walka tak naprawdę zaczęła się od przepięcia z Tuszolem, które podkręcił Kasiusz. I ty chciałeś fez najebać Tuszola, nie? To zaczął gadać na programie, to jakby za to, co nie? Bo ja jakby nie wiedziałem wcześniej, że on ma jakikolwiek do mnie problem i mnie wtedy wkurwił tym, co gadał w ogóle, wiesz, o co chodzi. Okej, okay. Ale to skąd się pojawiła taka kurwica na Wronka? Bo ja nie umiem tego pojąć po prostu. No przez Steama, no kurwa. Tylko przez to. Mówię ci, że go tak no, tam kurwa jechałem. No Tuszol wystawił swojego pieska i nie, ale no właśnie. Powiem ci, że generalnie no, na walkę z Tuszolem nie ma szans. Nie ma szans, no kurwa. Nie ma szans. On by cię rozjebał. Dobra, teraz, on by cię na pewno rozjebał. Ale właśnie ty idziesz, patrz, Kuba, dzięki za prima. No. Potem Tuszola, a jak Bandura później mnie będzie denerwował, to go też. Nie, no, nie gadaj. Ale najpierw tutaj najpierw myślę o tobie i o Tuszolu. Nie gadaj tak, bo wiesz, jak to wygląda. Jak to wiesz, żeby kurwa Patryk zajebał cię liścia, to z Patrykiem, tam ci pizdy, to z Patrykiem sobie mówię... Dla Beki, chłopie, ale z tobą i z Tuszolem już mówię na poważnie. Okej, to nie strzeliłem Beki. No właśnie. Ale Tomek, ty masz szansę, uważasz, że... Telefon do Tuszola? Dzwońmy do Ojej. Tuszola, reżyserka, skoro nie ma telefonu. I zobaczymy. Tomek, powiedz mi, jest Wronek, jest Tuszol, nie? Na twoim celowniku. Załóżmy. Jeszcze Sylwek. Jeszcze Sylwek, ale dobra, tutaj mówimy o Bungie, załóżmy, że tak. Pokonujesz Wronka, pokonujesz Tuszola. Idziesz po Ginolda albo po Bandurę, czy nie? No, tak jakby powiedziałeś, że wiadomo, że to inny ten, ale... Niech padnie tej Ale ogólnie, no słuchaj, stary, jeżeli teraz Wronka pokonuje... A to jest bezsensowna dyskusja, bo do tego to kolejną wiem. Osobą będzie Tuszol, a potem reszta Bungie, ale to muszę wtedy się zrobić potężny i wlecieć, kurwa, nie wiem, 100 kilo przymasować czy coś, bo Bandura to już duży chłop się robi, Ginold. A nie taka mała jak... pizderczka jak ty. Kurwa, ty jesteś taką mameją jebaną jak... Kurwa, widziałeś się w lustrze, chłopie? Ty jesteś, kurwa, bardziej blady ode mnie, ja nie wiem, czy tak da radę, kurwa. No dobra. Wyglądasz, okay. Kurwa, jak z rodzina tam. No i dostaniesz pizdę. Ale dobry face to face, kurwa, ty. Jeszcze lżejszy i dostaniesz ode mnie pizdę. Podoba, no, nawet mi się, tak pewny, teraz mi się nawet podoba to, że Wronek jest taki trochę obojętny wobec niego. I on się tak odpala i gada. Mamy Tuszola na linii, odbierzmy telefon. O Jezu, teraz... Halo, halo, witam. Cio, dobra. Pan przyszedł. No. Słuchaj mnie, ty kurwa czpunie zajebany. Mówisz to do swojego koleżki? Mówię to do ciebie, bo widać, że jesteś naćpany. Tak? A wiesz, że tu już nie biorę żadnych twardych... Tak, powiedzieć, przestań kurwa się przekiwać, zajebany. Tak, jak ktoś jest na telefonie, widać, że jesteś widać, że jesteś rozbiegany kurwa wzrokiem. Drugą szklankę wody, żeś wyjebał. Szotko w miarę chyba było gotowane kurwa przed wejściem. I powiem ci tak, kurwa, jaka końcówo jebana. Co ty pierdolisz, próbujesz młodego wkręcić w K1? Jak kurwa masz większe obrońca warunki fizyczne, obrońca. A poza tym... A boisz się, że fizę dostanie swój koleżka, tak? Daj mi dobra, powiedzieć, dobra, dawaj. Psia końcówo. Mówisz o sobie, tak? Niech dokończy. Ale mnie kurwa to nie gadaje. Najwyżej może być on sorry, kurwa. Na poprzedniej gali robiłem coś, zamknij tą pizdę bez kitu. Nie będziesz kurwa mówił do mnie z tym czpunem. Na poprzedniej gali, kurwa, robiłem testy specjalnie, bo federacja chciała... Jak ty masz wyjebane gały, kurwa. Na wszystko było nieobecne. Federacji możecie się zapytać, kurwa. Jak ty masz gały ty zaraz mi Tomek, daj się Tuszolowi, bo go tutaj nie ma. I on nie ma jak wiesz, tak jakby przebijać. To nikt nie mówi, kurwa, swoich fantazji, nikt nie mówi swoich fantazji, który wali codziennie, kurwa, proszę. Tomek, dla dobra programu, zrób to, że go wysłuchasz, opanujesz emocje, jesteś dorosły, myślę, że dasz radę. Jesteś dorosła pizda, więc posłuchaj chwilę. Dawaj Tuszol. Słuchaj, co ty gadasz o jakimś K1, jak ty nawet nogi nie możesz podnieść? Jedyne, kiedy nogę podnosisz, to do sikania, bo jesteś kurwa psem. Przy nagrodą, rozumiesz mnie, kurwo?
Więc idziesz tam w boksie, dostajesz pierdol od młodego. Kurwa, jesteś taki pewny, a nie chcesz, żeby twój kurwa pies wbił się w K1? Co ty kurwa? Boisz się, że kurwa ktoś zbandzi w pizdę, dostanie od Olejnika? Ale czemu ja mam się bać? W dół pociągnie, czy co? Zgodziłeś się na boks, no to idź w boksie, na pierdolę, czego już nagle kombinujesz? Ale też dostałem informację, że on nigdy nie trenował nic, ale okazuje się, że na kogoś no, trenował. No bo K1 nigdy nie trenował, K1 nigdy nie trenował. Ty bo ja w chuja ładnie pracujesz, a ty na K1 nie chce ci trenować. Słuchaj, siedzisz we flikach. Panowa, kredy, to nie przekrzykujcie się. Daj ja mi powiedzieć, pierdolę. Czekaj, siedzisz we frikach tak długo, no. Ćwiczysz niby coś tam, dostajesz co chwilę w pizdę, masz rekord tam ile? 2:20? Tak, kurwa, ostatnio na jednej gali dwóch rozjebałem, więc co ty gadasz tu, Szol? Rozjebać to ty się możesz na psach co najwyżej, zamknij ryj. A ty jesteś taki kurwa git, że tu będziesz teraz mówił, kto jest jakiś... Panowie. Dobra. Gitem, ale chętnie ci wypierdolę, jak się zobaczysz. No i mamy statement, zobaczymy. Panowie, no będziecie się zapewne widzieć na konferencji, nie? Nie, bo on po prostu nie rozumie. Brońcu koleżki, żeby w K1 się nie bił. Mielibyście jaja, byście zgodzili się na K1 i tyle jest w temacie. Pewnie też tego zdania jest, że jeżeli Wronek i Tuszol mieliby jaja, zgodziliby się na K1 w pierwszej rundzie, a ja wtedy w pierwszej rundzie mogę wam zagwarantować, że jebię mu haja na głowę i kończymy tą walkę. Aha, czyli... A czekaj, czyli ty mówisz teraz... Panowie, poczekajcie. Ty mówisz teraz o walce ja, Tuszol na ciebie, tak? Czy o czym ty mówisz? Ty kurwa, ty kretynie jebany. Jesteś kurwa, mówiłem, ty gadasz jakbyś bym miał down, ty kurwa jesteś nienormalny kurwa. To dobra, jest... panowie. Jak najeżdżacie, to wybacz, że kurwa czasami nie mogę się skupić Tomek. Na takim debilu jak ty. Ty jesteś kurwa takim kretynem. Tomek Wronek, dobra, posłuchajcie mnie proszę, okej? Okay? Bo mamy Tuszego na tej linii. Tuszy, czy ty chcesz coś jeszcze dodać? No, a co mam, co mogę dodać? No ja pierdolę, on pierdoli jak potłuczony, jest ewidentnie naćpany. Lubi sobie... Słuchaj, poczekuj, jest naćpany. Wyłącz mu mikrofon czy coś, bo naprawdę, nie da się gadać. Słuchaj, i teraz, kurwa, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Dobra, jebać to, dobra, jebać go. Dziadek ma dziury w bani na starość. Ja wiem, że on chce sobie, wiesz, poddymiać i tak dalej. Nie wiem, czy to jest jego gra, czy nie, ale on sobie po prostu nie zdaje sprawy, że niektórym się, kurwa, nie chce w to bawić. I skoro on zaczął walić pierwszy przez telefon jakieś teksty, żeby mnie rozjebał, coś tak dalej, no to słuchaj, to skoro jesteś taki pewny tego, Tomek, przyjedź, kurwa, umówmy się na jakiejś sali, zróbmy sobie razem sparing, bez tej całej otoczki fejmu tego wszystkiego, bez żadnych pieniędzy, kurwa, na ławie, bo ty ewidentnie tylko po to chcesz. Jasper i zobaczymy, Trinula. Jak jesteś kozak. Możemy MMA, możemy K1, możemy co chcesz, kurwa. Dobra, słuchaj, pierw załatwię swojego kolegę. Powiedz druga sprawa, dlaczego nie, bo mnie to wkurwia. Dlaczego mówisz ciągle, że jestem naćpany? Może umówmy no, się na to. Dobra, to umówmy się na to, ja kładę 10 koła na kładę 10 koła na stół, ty kładziesz 10 koła na stół po programie, ktoś z fejmu idzie ze mną, robimy testy. Jeżeli mówisz, ja kurwa, nie, nie, ale jesteś naćpany jak chuj. No i co, no i kurwa, będzie gadał, że jestem ćpunem, a nie chcesz założyć. Nie osądzajmy nikogo, dobra? Bo tyle widzisz, no i kurwa, on tylko potrafi. Według mnie to pomawianie zwykłe i tylko... No, nie osądzajmy nikogo. Ale ziółko napierdalasz, nie? Ale stary, to, że medycznie mamy... Jo. Sobie czasami zapalę... A pod nowotelem sobie napierdalasz ale ty, ale ale co jest z tym złego, jak mam receptę, że sobie zapalę, kurwa? Nic, to szacu, medyczną. Kurwa, sobie na witaminy sobie za receptę, ty co kurwa. Co z tym, kurwa, blada jebana. Kurwa. Pa, weźcie go rozłączcie, bo ja nie wyrobię zaraz. Dobrze. Na to nie chcę się zgodzić, jeszcze coś ciśnie. Tomcio, poczekaj, nie, ja rozumiem, że on nie... Dobra, panowie, nie. Ja nie odniosę do tego, co Tuszol ci zaproponował, że możesz przyjechać do Poznania i dostać od niego w pizdę. Albo po prostu ty byś mu dał w pizdę. No ja wolę mu dać w pizdę za pieniądze może, kurwa. Okej. No ja za pieniądze nie chcę ci dać, tylko cię rozjebię poza. Ty mi nie będziesz dawać, tylko federacja po pierwsze tumanie jebany. No ale ja się nigdy nie zgodzę na taką walkę, bo mogę cię zajebać poza. Chodzi o to, że on nie chce ci dać zarobić. No po prostu nie. On nie boi się, nie, on nie chce mi dać zarobić, tylko on się boi, że jakbym kurwa go rozjebał, to bym z internetu pakował walizę. I tego się boi potężny Tuszol. Ty jesteś łatwiej przyjebany. Dzisiaj chyba jakiś program złamania bandy. Mówiliśmy tutaj chyba, co? Na czacie tak piszą, że jakieś złamowanie bandy dzisiaj jest. No. Jo. Ostro jedzie swój olejnik, daję czadu tam. Daję czadu. Dzięki Tuszel za mocne słowo. Dobrze, no, Tuszy, dzięki ci bardzo. Trzymaj się, pozdrawiam cię cieplutko. Kurwa, panowie, wam się w ogóle ciężko gada, bo ty cały czas godasz, wy sobie przerwacie, jest masakra, nie? Pomimo, że was, kurwa, proszę, uszanujcie to, okej? Okay? Szanujemy. Macie szanuję przyjacielu, więc nie będę tak gadał. Dziękuję bardzo. Dobra, przejdźmy może sobie teraz do shota numer 6, Wronek. Jestem kurwa, bardzo... chyba więc to... A nie! Shot numer 6, a nie screen numer 6. A, pomyła. Więc to będzie pewnie. No, siema, Tomek. No,
Siema. Ej, my się wydaje, że Wronek będzie rozjebany. No, wiesz co, to jest proste i logiczne. Każdy chyba tak myśli, no bo tak będzie. Wronek nawet nie wiem skąd się wziął, z choinki się urwał. Z pizdy, co? Pies tuszola tak zwany, tak. Ale no co, dostanie lekcję pokory. Już nie mogę się doczekać, jak w niego wjadę. Szkoda, że nie zgodził się na K1, bo by dostał kopa na łeb od razu, ale no w boksie w małych, to jak go tam rozpierdzielę króciutko, więc no Wronek to tam, no, niech lepiej masę robi, bo te 70 kilo jego to jak jakiś... Bo ty jesteś od niego cięższy, nie? No ja 7-7 ważę. No to kurwa, lekko. Ale chujowo, że nie daje ci tuszola, tylko jakiegoś psa, nie? No ale spokojnie, no to pierw sobie jego psa zbije, a potem tuszola. No to jak będzie miał lepszą satysfakcję, że jego pies dostanie na dziurę, a potem tuszol, no to easy. No dobra, no to my całym bandzie jesteśmy za tobą. Widzisz, okazało się, że twoi koledzy trafią po 7% i czekają, aż pizdę dostaniesz. No właśnie, muszę ci zadać teraz pytanie, Wronek. Ile procent dostajesz? Ile procent dostajesz? Czekaj, Tomek, jak to jest mieć wsparcie od swoich przyjaciół? A widziałeś komentarz Ginolda pod postem? Widziałem. Olejnik easy win. No nic, to my mamy taki humor, no tak chyba... Nie, no. Po prostu oni się w chuja robią, że to taki humor i taka jest prawda. Właśnie, wiedziałem, może że tak będzie. Może też tak być, nie? No kurwa. Chuj, na pewno tak jest. Ale ten olejnik by uwierzył, że dzisiaj no. Jest giveaway, kurwa, na ten. A ty masz tak? Na Ferrari. To w ciebie wierzy? No. Mamo, ty, że w końcu cię rozjebie. Nie, no ja na przykład w to nie wierzę. A ty masz kogoś, kto w ciebie wierzy? Pełno osób. Olejnik nawet wierzył, że Bandura tam... idzie na łyżwy z ojcem od trzeciego. Ja pytam widzów. Tomka. Wierzycie w Sigmę Olejnika, wiesz? W Sigmę Olejnika. Mocne. Zaraz sprawdzimy, co pisze czat, czy wierzy w Sigmę Olejnika. Ale no dobra, powiedz mi, Tomcio, czy ty uważasz, że po tej gali Fame Reborn, bo pokazałeś się z fajnej strony w tej walce z Wojtkiem, tam faktycznie próbowałeś, później super występ na Prime'ie i generalnie bardzo dużo osób miało z ciebie zawsze polewkę, nie? I czy ty uważasz, że właśnie to był ten kluczowy moment, ten powrót do Fame'u i Fame Reborn, czy to był kluczowy moment w twojej karierze? No, wydaje mi się, że tak, że ogólnie Fame to dało mi naprawdę dobrą furtkę, ale no też Prime dał mi zajebistą możliwość jakby, bo jakby miałem przerwę po Fame'ie na początku, później na Prime'ie ciągle walczyłem, no i tak naprawdę Prime dało mi tą furtkę, żeby ja też dostawałeś walczyć, pizdę, nie walczyłeś. Zamknij pizdę, bo mówię teraz, żeby walczyć w największej też federacji w Europie. Więc to super sprawa ogólnie. Też, że federacje się tak dogadały i fajnie wyszło. No a ty się nie boisz, bo oglądałeś walki Olejnika, czy nie? No oglądałem. No to ty się nie boisz go? Minuta 19, dwie walki skończone na poprzedniej gali, stary. W chuj mnie to przeraża generalnie. No obstronnym. Chujowo trochę jest mocny, nie? Okej. Okay. Mocny jest, szacun dla niego, ale zobaczymy, nie, jak no bo będzie. Wiesz, tak jak ja wcześniej mówiłem, no kiedyś było tak utarte, że walka z Olejnikiem to jest kurwa generalnie. Nie, no tak szczerze dalej tak myślę, że jest pizdą w chuj. To kurwa, myślę, że cię rozjebie tak szczerze. Tak kurwa, bez zastanowienia. Tak. Myślę tak. Ja tak kurwa, no nie wiem, no tak będzie. To jest fakt. Tak szczerze ci mówiąc. Tak. Dostaniesz pizdę od małolata. A czemu nie potrafisz kurwa popatrzeć w oczy, tylko ten wzrok ci spierdala, chłopie, miał do końca. Bał, dobra, będę się na siebie patrzył, ale kurwa trochę to jest dla mnie, nie wiem, trochę się dziwnie czuję. Się boisz. Nie, jak po prostu ci w oczy patrzę, to dziwnie się czuję. No, kto to przegra, dobra, kto to przegra. Nie będę ci się kurwa patrzył teraz i nie będziesz mówił mi, co mam robić. Przegrałeś, wyugnąłeś. O, dobra, zagrajcie w grę, w mruganie, popatrzcie. Nie, no właśnie przegrał. A spróbujcie teraz. Panowie, ja mówię 3-2-1, wy sobie głęboko się, w oczy. Mam się przyjrzeć? Dawaj. 3-2-1, patrzycie na siebie, panowie. Jak to mówią debile bungee. Wojna charakteru musi teraz. Ale musi być prosto w oczy, czy mogę gdzieś indziej patrzeć? Możesz na oczy musisz patrzeć. Patrz teraz. Ty, a może ty jesteś naćpany? Ej, nie wytrzymam. Pieką w chuj. Pieczę oczko. Drugnął. Drugnął. Kurwa, no ale no to tam to się liczyło. Jest, no to przegrałem. Tutaj easy win. Wronek, jest pytanie z czatu. Aż się popłakałem. Bardzo ważne. No, bo ty teraz w Poznaniu mieszkasz, nie? Tak. Czy ty jesteś drillowcem z Poznania? nie. Bo, może nie powinienem się tego... Chyba patrzę na styl i wiesz. No, nie, to czy to jest drill? No nie wydaje mi się. Ale jak byś tak nóżką zakręcił. Ale mi się ogólnie nie wydaje, jestem. Że ty jesteś szefem. Czego? Tego? Nie, no ogólnie, że jesteś szefem. Ale co, że tak, że jestem szefem? No, on jest szefem, ty jesteś Sigmą. No właśnie to powiedziałem. Ale dół. No to widzisz, jak się dobraliśmy. Jestem szefem, ty jesteś Sigmą. Szefem drillowców. No. Tomek, muszę cię zmartwić. Bo została zrobiona ankieta. Czy wierzycie w Sigmę Olejnika? Na 20 tysięcy głosów 78% jest na nie. Bo Bandura kazał im tak pisać. 22% jest na tak. Ty chyba.
Spokojnie, to nie ten... Nie te community, rozumiem. To jakby to... Na Twitchu twoje community, nie? Jak fotki tak. Przejmę Ej, a wytłumaczysz... Coś mi wytłumaczysz, właśnie, to chciałem się zapytać. Wypadło no, głowy wcześniej. Dawaj. Wytłumaczysz mi, jak to było, że jak mieliśmy jeden na jeden na tym Fortnite, to robiłeś... Kurwa, zdjęcia telefonem laptopa, ile miałeś widzów i stawiałeś na story. Dodałem storkę tak. sobie, żeby więcej podbijamy Twitcha, podbijamy Twitcha. No i co w tym złego? No nic, no nic. No i o chuj ci chodzi. No nic, to bawi mnie to na przykład, bo dla mnie to jest zabawne. Żeby wbijali na Twitcha mojego. Nie, że cały czas napierdalałeś sobie fotki. Dałem dwie story. Żeby w chuj mnie to bawiło, nie? No mnie to w chuj bawiło na przykład. No nie wiem, co tu jest zabawnego. No ale wiesz, ty Wronek też miałeś taki moment, gdzie... Nie, dobra, gdzie, wiadomo. Gdzie spadły ci bez kitu. Możemy screena 20 odpalić, oj, bo mam... tak płynnie chciałeś przejść no. w takiej sytuacji. Mamy screena 20 i teraz zobacz. Kurwa macie. To był twój spadek, nie? Po, to było po YFL, jak ten. I co ty jak wtedy się czułeś? Na kolegów wyjebał wtedy, co tak? ty wtedy czułeś? Jak zostałeś odsunięty? Poczekaj, bo nie wyjebałem się na kolegów. Nigdy w życiu się nie wyjebałem na kolegów. Nie znasz tej sytuacji, więc się o niej nie wypowiadaj. To przedstawią widzom. Nie, nie przedstawię. Dlaczego nie ma Multiego, a kiedyś był? Ale to jest moja sprawa. Ja już dawno zostałem wyrzucony z YFL. To nie jest moja sprawa, stary. Na pewno nie bez powodu. No dobrze. Tam to ale, było, Wronek... To było wyjaśniane już, każdy co może wpisać na YouTubie wyjaśnienia. To było... To było multiple razy tak wyjaśniane. W skrócie no, może. Ale po co, kurwa? Po co dobra. Każdy co może wpisać? Bo ty też co możesz wpisać, stary. Ale dobra, wróćmy do tego. No, do tych liczb. Co, czyli co o tym sądzę generalnie? No, jak się wtedy czułeś? Bo wiesz, no tak jakby to, że Tomek sobie tak, zrobił zdjęcie, to no był to, najcięższy wiesz, okres. Wiesz, miał przyrost, nie? No, to był najcięższy okres mojego życia, bo kurwa, zacząłem jako mało lat. Mhm. Zacząłem jak miałem 15 lat tak naprawdę. Dalej jesteś mało lat. No dobrze, dobrze, ale po prostu... Ile ty masz lat, Tomek? Nie mówię, że jestem jakiś dorosły, czy tutaj no dobrze, ale mówię, że dalej jestem. Okay. No dobrze, no to po prostu byłem młodszy niż teraz jestem. Mhm. Kurwa, wiesz, od razu mi skoczyły liczby. Bo tak naprawdę w 3 miesiące już miałem po, no może nie astronomicznie, ale wtedy to było dla mnie mega dużo, nie? Miałem po 500 średnią, mega mnie to cieszyło, później było to wyjebanie i przez rok miałem, kurwa, nawet nie 100 średnią. Mega ciężki okres dla mnie, nie? Bo myślałem, że jestem tutaj i w sekundę, kurwa, spadłem na samo dno. I to było dla mnie ciężki, no bardzo dla mnie to był ciężki okres, ale no wydaje mi się, że mogę to powiedzieć, że jestem przykładem do tego, żeby się nie poddawać. Bo okay, tutaj wykresik już... To kto najbardziej ci podał taką pomocną dłoń w tamtym okresie? No ogólnie Bungie, ale przede wszystkim Patryk. Przede wszystkim Patryk, Mandura, bo jak zostałem wyjebany, on mi powiedział, że po mnie wróci. Pamiętam to, pod jego studiem. Pamiętam to, że dzisiaj... No i co? No i tak się stało. No i po prostu... Kurwa, no... To jaka rada, jakby ktoś miał kiedyś taką sytuację? Rada jest taka, żeby się kurwa nigdy nie poddawać. Jeżeli na przykład, no, kurwa, kochasz coś, nie? Kochasz coś robić, na przykład nie, no dla mnie to było streamowanie. Chyba nie wysyłajcie mi tych pieniędzy! To było łatwe streamować dla 50 widzów, nie? Ale kochałem to chuj robić, no i nie poddawałem się i zobacz, gdzie jestem. A ja tą olejnikiem, kurwa, się bije. A ja wiem, że Tomek kocha być Freak Fighterem. Ja bym odpalił screena numer 11, bo Tomek, zobacz, jakie pojawiają się komentarze. Sercem za Wronkiem, mózgiem za olejnikiem. No czyli prawdziwe, no. No i powiedz mi, jak ty się masz do takich komentarzy i czy budujecie to? No na pewno, oczywiście, że mnie nawet jak ludzie myślą, że przegram, to i tak są za mną, bo ty jesteś takim gównem, kurwa. Umiesz czytać? Ale... Mózgiem za olejnikiem. No. Nie, mamy kolejnego widza na linii. Sercem, to halo, halo, dobra, dobra, dobrze, halo, halo. No jak działają na ciebie te komentarze? Budują cię? No nie, no budujące są takie komentarze, no bo fajnie, że ludzie kurwa piszą właśnie, że wierzą we mnie i to dodaje... Ale ty kurwa, rozumiesz, co tam było napisane? Tak, mózgiem za mną, bo każdy wie, że wygram to, a sercem za tobą, bo ciebie lubią, kretynie. Mam ci to jakoś dokładniej przeanalizować? I cię to buduje? A ciebie to buduje, że kurwa no tylko sercem za tobą, co mam no, mózgiem już wiesz, nie? Wiesz, teoretycznie... Wiesz, jak to brzmi? Jakby popatrzeć ty jesteś, na to... Czy to ty no teraz wychodzisz na tego debila, który nie umie jakby tego rozumieć? Jakby Wronek ej popatrzeć na to, no, no to wiesz, serce to jest czymś, czym się kierujesz, nie, no, to wiadomo, gadam, ale wiesz, gadam, mózg to jest jak możesz postawić kasę, to się kierujesz sercem i mózgiem, nie? No to teoretycznie, jeśli tutaj miałby ten ziomek, co napisał komentarz, postawił na Betkliku, to pewnie postawił na Tomka. No dobra, bez kitu, trochę to... No ale dobra, a propos Betklika jesteśmy, ja sobie wejdę, żeby sprawdzić, jak wy wyglądacie. Okej. Moi drodzy, muszę sobie tylko się zalogować. Bo jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak wyglądają aktualnie. Dziękuję widzowie. Kwezok, Jakubek, Świstako, Rukieten 12, Pająk Wow, ty myślisz, że kto jest underdogiem? Miki on Kartofel, po prostu ja? Filip, dziękuję no bardzo. Ale ty jesteś underdogiem czy nie? Nie. Nie jest. Nie jestem.
Faktycznie. 1,40 na Wiktora Wronka i 2,60 na Tomka Olejnika. Oho. Ja to jestem przyzwyczajony, że zawsze jestem underdogiem, więc dla mnie to tam norma. Ale Tomek, to jest kurwa debiutant. Niszczy o głowę. No ale już walił w chuja, że nie trenował, a trenował. No to dlatego pewnie ludzie tym się kierują, że widzieli jakieś tam filmy jego z boksu. Zaczepka! Filmy z boksu, no. Czy tam zdjęcia w 2020? Ty, czekaj, bo ja jestem ciekawy, Tomek. Bo on na swoim streamie parę razy gdzieś tam miał jakieś sparingi i tak dalej. Tam było widać tę umiejętność. Prawda jest taka, że oglądałeś to, czy nie? Ja tego człowieka znam w internecie chyba 3 dni. Okay. Czyli od kiedy? Ile to trwa? 3? No ale ty 4? Go traktujesz, jakbyś miał konflikt. Ile to trwa 3 dni? No, jakby, kurwa, ty go traktujesz, jakbyś miał do niego kurwa konflikt przynajmniej z 5 lat. Ale no bo mi tak wkurwił, to tak wszystko po prostu narosło. Eskalacja, tak, eskalacja, tak wszystko narosło, że... A masz szotę jak szczekał na streamie poprzegłany? Ale zaraz dam szotę jak ty tutaj szczekał. Tak? No dobra, okej. Mamy widza na linii, który nie będzie szczekał. Halo, halo. Halo, halo. Kurwa, Eszkere, przycisnę telewizor. A, sorry, sorry. Luki Ryba, dzięki za 14, Janku, dziękuję za Prima. Elfranek, dzięki za Prima. No, na imię mam Robert, dzwonię z okolic Czerwonaka, z Ołomińsk. Witam cię, Robercie. Mam takie pytanko, nie? Tak się zastanawiam, nie? Wronek bał się przyjść sam, że z obstawą do Olejnika? Czy... No. Bałem się troszeczkę, dlatego musiałem przyjść z obstawą, ale no co. Po prostu pies na smyczy nie może chodzić sam, dlatego wow. Tak wyszło. Czerwonek jest pod Poznaniem. Serio. Gratulacje. Nie, to wszystko to chciałem wiedzieć, po prostu taka ciekawość mnie. Okej. Masz jakieś 20. pytanie do Tomka? Nie, powodzenia, także... Komu kibicujesz w tej walce? No jak najbardziej Olejnikowi, nie? No, dzięki, wariacie. Chętnie zobaczę, wow. Jak to tam będzie wyglądać, nie? Pozdrawiam cię bardzo w takim razie serdecznie. Staszewski, dzięki za pierwszy miesiąc. Pozdrawiam również. Dobra, odpalmy szota numer 20 teraz, Wronek. Kurwa, ile... Lizanie. Tak, to jest to. O tym źle trzeba. Ja pierdolę. Nie, ja wypierdalam na Kaukaz, kurwa. Ty jest pojebany, człowiek. Wronek, gadaliśmy już o mamie. Gadaliśmy to jest ważna dla ciebie. Ważna jest dla mnie osoba. No, generalnie no, to poszło viral, że pocałowałem, mama mnie pocałowała, ale no, uważam, że to kurwa, nawet mogę przyjąć tą bekę ze mnie, bo no, po prostu kocham swoją mamę i no, nie wiem, no, dla niektórych to jest dziwne, bo no, po prostu jakiś pocałunek w usta nie w każdej rodzinie jest normalny. U mnie jest. U mnie jest. A, no co, śmieszna to była sytuacja. Jeszcze się tak wczytałem, jak taki, wiesz... Wiem, jak... No, ale no co... Jak samolato zawsze gdzieś tam... No, ale... No, śmieszna. A, Piotrka, kurwa... No właśnie, ja bardziej chciałem się spytać o słowa Piotrka. I jego reakcję na to. No, my wtedy graliśmy w CS-a. No, co mam powiedzieć, nie? No, Piotrka pozdrawiam serdecznie, bardzo go lubię. Graliśmy często w CS-a. Za tamtych właśnie czasów, teraz już troszeczkę mniej, ale no co mam powiedzieć, śmieszne to było, bo my też go baitowaliśmy wtedy. Mhm. Graliśmy w CS-a i nawet Patryk ma odcinek z tego. A gdzieś się też widziałem, że przejawiało pytanie takie, czy twoja mama będzie w narożniku? Chyba ktoś kogoś tak, pojebało. Parę razy ktoś pytał, nie? Nie ma opcji, bo moja mama by najebała Olejnika. To mi się wydaje, jakby miała być w narożniku. Więc nie ma opcji. W stosunku do twojej mamy nie będę nic. No dobrze, dziękuję. Bardzo ładne zachowanie. Nie, to mega gentleman. Bardzo to szanuję. No, fajne zresztą. Zachowanie ze strony Tomka Olejnika, nie wciąga dobrze, rodziny. Dobrze, dziękuję. No ale dobra, ale jeśli jesteśmy w temacie Wronka, no to musimy zostać tutaj w nim, tak? No. Już nie tykamy. Dziwnie zostać we mnie, ale dobra. Jo, wiadomo. No. Dobra, Tomek. Mój, proszę, lej sobie, mogę nacinać połaź. Nie myślałem, że to wiesz. No, smoczka nie umie otworzyć. Papa. Mogę ci otworzyć, jak chcesz. Ty masz taką ja nie umiem picia ze smoczkiem tak otworzyć. Dobra, mam, bo ja... Dobra, gratulacje. Jest git. No, działa. No i elegancko, jest nawodnienie, hydroliza. Pozdrawiam. Jasper Kola. Sigma, Olejnik Sigma. Dobra. Tomek, krótka piła, nie? Ty w boksie już jedną walkę miałeś. Czy więcej miałeś? Jedną pamiętam na pewno. Z Golą. No... Można tak powiedzieć w sumie, tak. To była walka. To była walka. To była walka, prawdziwa.
Kurwa, powiedz mi. Gratulacje. Jakie ty masz techniki takie zabójcze, że tak powiem? Bo ty jesteś pewny, że wygrasz z Ronkiem. Zabójczy nie, bo nie chcę go zabijać, bo tego nie wiadomo. Ale mam takie techniki, które po prostu będę starał się tego numerku, nie? Niego. Nie będę teraz ich zdradzał, no bo to będzie bez sensu. Shot numer 7. Wow. Czyli pomyślałeś o tym. No, czyli tutaj poruszamy game plan, tak? Rozumiem. No mój game plan przedstawiłem. No właśnie, a propos game planu, ja bym poprosił o odpalenie ostatniego shota, który tam został. Kurde, nie mam jego numerku, nie zapisałem. Właśnie, nie zapisałem tego numerku, nie? Shot numer 7. Okay. Shot numer 7. 20 jest mój face to face z moim przeciwnikiem, czyli Tomkiem Olejnikiem. No i co mam powiedzieć? No kurde, fajnie, nie? Jak na razie sobie ćwiczę jakieś coś tam, ogarniam game plan, że tak powiem, na walkę z Tomkiem. Macie sobie obczaić? Nie wiem, co jeszcze ogarnąć w sumie. Kurwa, nie oglądałem do końca, więc nie przetestuję na tobie, ale kurwa, no nie wiem. Nie wiem, jak ty będziesz po prostu patrzył sobie w twarz po naszej walce. Piłeczki generalnie tenisowej nie mogę wziąć do oktagonu, więc się nie rzucę, ale... Zobaczymy, kto wszystkim będzie spierdalał w oktagonie. Dobrze. Twoje słowa... Obrócą się w piach, chciałeś tak powiedzieć? Dobra, okej. Okay. Zobacz. Więcej waszych słów zobaczymy na konferencji. Ja zapraszam was teraz, panowie, do stand-downu, żeby sprawdzić wasze warunki fizyczne, bo Tomek wydaje się o wiele, wiele większy. Chociaż, kurde, nie, no jest wyższy. Jak kurwa, tyle? Jest wyższy, jest wyższy. Jest wyższy. Nie, no malutki jesteś ogólnie. Moi drodzy, ta walka już 10 lutego. Boks, małe rękawice. Krakowska Tauron Arena, 10 lutego. Olejnik kontra Wronek. Weź, nie tak mocno. Debiutant kontra Gladiator. Wronek, kurwa, 10 lutego idę po ciebie, wiesz? Sigma kontra Wronek. To masz mi do powiedzenia. Powiedz, jaki kurwa groźny jesteś, 2 treningi dziennie. Czy strach? Są ostatnie bilety. No i co, nie mam cię kopnąć. Nie, masz podróż no już, na twojaka, już, po prostu. Panowie, podejdźcie bliżej, spójrzcie sobie jeszcze raz. Ale on nawet mi w oczy nie potrafi spojrzeć, chłopie, nie bój się, jesteś, nie bój się. Jesteś. Kurwa, zimnie w kujnie, pocałuj mnie, kurwa. Dobra, mogę się patrzeć, ale... 10 lutego, Krakowska Tauron Arena. W chuj ci jebie zrywia. Macie nawet kurwa budzi przed bilety do kupienia. Jebany, jeszcze nie mi na pewno Tauron Arena. Dobra, włosuj się, o. Będzie wypełniona pod brzegi. Pozycja bokserska. Te zestawienie 10 lutego, Fame TV, ostatnie bilety. Wronek w strachu. Wronek w strachu. Sigma, pewny siebie. Dziękuję wam bardzo, panowie, za dzisiejszy program. Dziękuję ci, Wronek. Dziękuję ci, Sigma. Moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy program, lecimy, tak? Że krzywdy nie zrobiłem mu. To by było tyle. Więcej na pewno na konferencji, jeśli chodzi o to zestawienie i zestawienie Xaja z Darkiem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dziękuję tobie, Nikola. Jak zawsze czułem się bezpieczny. Dziękuję ci bardzo. No jest wspaniale, czuję się bezpiecznie. Więc mogę was pożegnać. Wszystkiego życzę wam dobrego. Trzymajcie się, cześć. Bilety Wronek nie podał ręki Nikoli. Ja nie chcę myśleć, co się będzie działo, jak my pojedziemy na konfę i Tuszol naprawdę zobaczy Olejnika i Olejnik się do niego coś odezwie, bo Tuszol w żaden sposób nie trolluje ani nie kłamie, tylko on na słowo Olejnik dostaje normalnie piany do ryja. Dostaje normalnie piany do ryja. I ja nie mogę się tego doczekać, bo ja się kurwa popłaczę ze śmiechu. Jak teraz on zadzwonił i usłyszałem psia końcówo, to będzie, tam będzie, no jak to mówią debile, no siwy dym. No siwy dym będą. Tuszol podejdzie i powie, zaczepka! Zobaczycie. Ja pierdolę, nie. Mr. Chino. Wow. Takie tam show. Takie show. Panda, dzięki za suba. It is Kuba, dziękuję Mr. bardzo. Stroli, Ostaszewski, Diero, Elfranek, dziękuję. Enku, dziękuję. Chyba dziękuję. GRL z konfy.